Prawda jest taka, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a później trzeba odbudowywać je latami. Tak zadziałała pandemia na całym świecie. I po to właśnie jest Polski Ład. Polski Ład ma ten wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać. Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie nawet coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom. Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jeszcze coś ważniejszego. Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Wiemy, że Polski Ład wyrasta z autentycznego programu Solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu. To dlatego właśnie w Polskim Ładzie znalazły się przede wszystkim te kilka podstawowych spraw. Po pierwsze, kwestie związane ze zdrowiem, służbą zdrowia, naprawą, podniesieniem efektywności służby zdrowia. Wszystko przez pryzmat pacjenta. Po drugie, obniżka podatków dla 18 milionów podatników. Po trzecie, emerytura bez podatku do 2,5 tysięcy złotych. Wreszcie szeroko zakrojony program mieszkaniowy, a także program inwestycyjny, który jest rozpisany na bardzo wiele punktów, bardzo wiele obszarów, bardzo wiele kroków. To jest Polski Ład w pigułce, ale oczywiście on zawiera bardzo wiele różnych programów. Wiele ustaw jest już gotowych. Już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała. Ale mi zależy przede wszystkim na tym, żeby Polski Ład rzeczywiście przywrócił ten porządek, który został wywrócony do góry nogami, można powiedzieć, przez epidemię. Dlatego wierzę też, że te różnego rodzaju stare podziały, różne problemy, które mieliśmy w przeszłości, odejdą sobie w niepamięć i razem będziemy mogli skoncentrować się na budowie lepszej przyszłości, lepszej Polski. Dziękuję bardzo.